Policja poszukuje sprawców, którzy minionej nocy wysadzili i okradli bankomat w Czerwieńsku w województwie lubuskim. Urządzenie znajdowało się w przedsionku jednej z kamienic. Dwie osoby zginęły podczas nocnej strzelaniny w Wiszni Małej pod Wrocławiem. Doszło do niej w trakcie próby włamania do bankomatu. Jedną z ofiar, złodzieje zabrali kasetki z gotówką, na razie nie wiadomo, ile jej było. W wyniku wybuchu nieustalonego jeszcze ładunku nikt nie ucierpiał, poinformowała rzeczniczka zielonogórskiej policji Małgorzata Stanisławska. Trwają intensywne czynności w tej sprawie. Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono monitoring i ślady pozostawione przez przestępców. Za kradzież z włamaniem grozi im teraz do 10 lat więzienia, powiedziała Stanisławska. Z ustaleń policji wynika, że sprawcy po wysadzeniu bankomatu odjechali ze swoim łupem samochodem. Wiadomość o włamaniu policja otrzymała ok. god. 3 watami nocy od agencji ochroniarskiej, która pracuje dla poszkodowanego banku.